Głęboka Czerwień to film, przy którym, jak opowiadał Dario Argento, miałem totalny spokój. Ja dokładnie widziałem, co chcę nakręcić, dokładnie widziałem, jak to się potoczy. Historia jest piękna, wszystko miało być dobrze opowiedziane, więc nic nie mogło wyjść źle. A czy wyszło, czy nie? No właśnie. Była tylko i wyłącznie zarys. Mamy naszego, znowuż artystę, kolejny film Dario Argenta i kolejny artysta, który jest świadkiem zabójstwa. No, jak najbardziej wbiega, to tam już, gdy ofiara się już szamocze z zabójcą, no ale niestety nie udaje się mu uratować tejże kobiety, no i później, jak się łatwo można domyśleć, próbuje na własną rękę dowieść, co jest grane, o co chodzi. Pomaga mu w tym dziennikarka, no i tak dalej, więcej nie będę zdradzał, bo rzeczywiście, kiedy oglądałem ten film, filmy Dario Argento charakteryzują się specyficznym klimatem i chyba coraz bardziej ten klimat we mnie rośnie, bo rzeczywiście podoba mi się to, jak to jest ukazane, ale rzeczywiście może po kolei zacznę od tej fabuły. No jest to typowy Argento, dokładnie. Ciężko tak mi mówić o typowo Argento, bo to dopiero trzeci albo czwarty film jego, który widzę, ale dokładnie te filmy mają identyczny schemat. Tak jak mieliśmy faceta, który widzi, powiedzmy, próbę zabójstwa w galerii, zdarzyło się. Tutaj jest podobnie rzeczywiście, ta zasadność jest dosyć ciekawa. No i zawsze to jest jakiś tam artysta, jakaś tam osoba, powiedzmy, w pewien sposób uduchowiona, może nie, bardziej powiedzmy, wyczulona na pewne sprawy, ale film jest długi, ponad 2 godziny i w ogóle oglądałem go po włosku, z angielskim napisami, więc po prostu było to karkołomne, bo cały czas musiałem sobie patrzeć, ani na sekundki nie włożyłem, bo niestety mój włoski kończy się na pizzy i spaghetti bolognese, więc to wszystko, jeżeli chodzi o mój włoski, może jeszcze Juventus Turyn. I tak naprawdę fabuła jest może nie sztampowa, bo akurat to nie bardzo, to jest film sprzed niemalże 50 lat, w przyszłym roku, w 2025 będzie 50 lat, chyba że oglądasz ten film, tę recenzję w 2045, to w tym momencie już dokładnie wiesz, że to co mówię to już jest przeszłość, ale tak to akurat jest, jeżeli chodzi o platformy, na których to można rzeczywiście obejrzeć. Podoba mi się, jak Argento buduje napięcie, jak buduje rzeczywiście tak zwany suspense, prawda? No bo tym razem nie powraca Ennio Morricone, nie ma kilku rzeczywiście innych twórców, z którymi zawsze współpracuję, ale mamy cały czas tę policję, która jest jak zawsze nieporadna, albo jak bardzo często nieporadna, niespecjalnie ogarniają temat, niespecjalnie wiedzą o co chodzi, może my coś wymyślimy, może coś damy radę, nie bardzo. Po prostu bardziej są upierdliwi, bardziej są nudni i tak dalej. No ja wiem, że tam oczywiście są strajki i tak dalej. Można pewnie byłoby to odnieść do tego, co autor miał na myśli, co się działo we Włoszech w 75 roku, czy tam czwartym, jak ten film kręcono i tak dalej, i tak dalej. Ale aż tak bardzo się nie będę zagłębiał. Intryguje mnie tutaj w tym filmie motywy, które Argento jak zawsze pokazuje, prawda? Czyli nasz główny bohater prawie mu się udaje zapobiec temu, co niestety nieuniknione. Musi oczywiście sam, do pewnego stopnia, na własną rękę ogarnąć, co jest grane, musi wszystko wymyśleć. Mamy motyw. Wiesz, coś tam było, ja dziś sobie przypominam i to w każdym filmie jest coś takiego. I ten motyw mi się bardzo spodobał, naprawdę rewelacyjnie i do tego stopnia, bo oczywiście to wszystko dowiadujemy się na końcu filmu, bo to musi tak rzeczywiście być, ale do tego stopnia mi się to spodobało, że otworzyłem sobie jeszcze raz i rzeczywiście rozwiązanie mieliśmy zagadki przed nosem. Po prostu było pokazanie co, gdzie, jak i kiedy, ale my wtedy jeszcze nie mieliśmy tej kompetencji, nie mieliśmy tej wiedzy i nie było opcji, żebyśmy ogarnęli, o proszę bardzo, to rzeczywiście tak, ta osoba to, tak, ta osoba to i tamto i siamto. Więc rzeczywiście, jeżeli widziałaś kilka filmów Dario Argento, to dokładnie wiesz, czego się możesz spodziewać, chyba że rzeczywiście to się zmieni na przestrzeni kilkunastu kolejnych filmów. Mam nadzieję, że tak będzie i czas pokaże. Film jest bardzo, ale to bardzo brutalny. Tak, to nie jest horror oczywiście, to jest bardziej thriller. Chociaż wiadomo, te granice się gatunków zacierają, ale rzeczywiście
wraz ze scenarzystą Argento zastanawiali się, mówi tak, nie każdy wie, jak boli rana postrzałowa, no bo nie każdy był kiedykolwiek tam postrzałowany, ale na przykład prawie każdy kiedyś się tam sparzył gorącą wodą, żelazkiem czy czymkolwiek. Wielu z nas uderzyło się na przykład zębami o szafę, o drzwi i tak dalej. Więc postanowił te wszystkie rzeczy wykorzystać, bo my znamy ten ból i kiedy jest taka jedna scena właśnie związana z zębami i z posadzką, jeżeli pamiętasz film Więzień Nienawiści, taki był polski tytuł bodajże, American History X i zęby na krawężniku, to jeszcze teraz daję radę. To rzeczywiście scena taka podobna jest tutaj i to robi wrażenie takie, że no, to nie jest straszne, ale to jest bardzo bolesne, jeżeli sobie możesz wyobrazić. Więc pod tym względem jest cudnie. Oczywiście no, leje się dużo wody barwionej na czerwono. No, w końcu tytuł zobowiązuje. Głęboka czerwień. No musi tak rzeczywiście być. Widzisz tam Deep Red jest po angielsku napisane. Nie będę nawet próbował przeczytać tego po włosku. No, tak rzeczywiście jakoś to wyszło. Ale podoba mi się, że film jest ciekawie zrobiony, że te rzeczy, że te zabójstwa nie są takie sztampowe na zasadzie, o proszę bardzo, wpada Jason, ciach, dziękuję bardzo. Nie, nie, tutaj jest troszeczkę inaczej poprawione, pokazane, no inaczej jest film zrobiony, więc musi tak siłą rzeczy być. Bardzo mnie zaskoczył in minus, jeżeli chodzi o muzykę, ponieważ muzyka jest wulgarna, to może niedobre słowo, ale jest głupia. Bo na przykład mamy tam jakiś tam temat przewodni, temat muzyczny, i w tym momencie wiemy, że no to jest taki rodzaj muzyki, że kiedy odpala go, no to będzie zaraz okej, akcja, jedziemy i w ogóle. I to jest tak chamsko, tak nachalnie nam przedstawiane, tak pokazywane. O proszę bardzo, teraz jest taka muzyka. Tym bardziej, że akurat na napisach było napisane. Na napisach było napisane. Na napisach było ukazane. O, niech tak rzeczywiście będzie. I kilka razy zdarzyło mi się, że muzyka odjechała. Może nie w klimaty muzyki atonalnej, ale w rejony, które totalnie nie rozumiałem, totalnie gdzieś tam mnie zgubiły i niespecjalnie rozumiałem, o co chodzi. To są oczywiście rzeczy, które Argento bardzo często i rozważnie robi, tak samo jak na przykład ręce w rękawiczkach, no to czy je mogą być? Muszą być Argento. Jeżeli mamy film tego twórcy, no to co musi być? Musi być mnóstwo, ogromnie dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo zbliżeń i to naprawdę nie tylko, że zbliżeń, ale bardzo dużych zbliżeń, do tego stopnia, że niemalże widać źrenice, wszystko i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne w tymże filmie. Tak samo jak praca kamery, która tu mnie zaskoczyło, ponieważ wiele razy są bardzo długie ujęcia. Są bardzo długie ujęcia, które no, to nie jest tak, że o spokojnie, on to nakręcił z 15-16 różnych ujęć, tylko pomontował. No nie, mówimy o roku 75, to rzeczywiście aż takiej techniki, technologii wtedy nie było. Ale rzeczywiście te ujęcia są duże i bardzo często kamera nie podąża za głównym bohaterem, tylko sobie gdzieś tam, wiesz, wędruje, pokazuje nam drzwi, półkę z płytami DVD, tutaj przyleci kamera, pokaże nam Mikę, pokaże nam Freddy'ego Krugera i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby reżyser dawał nam do zrozumienia, słuchaj, nie tylko to, co widzi główny bohater jest istotne. Są pewne rzeczy, które gdzieś tam podświadomie są ukazane, to zresztą tak naprawdę jest clue całego filmu, ten motyw, on próbuje sobie przypomnieć, co tam ja widziałem, co tam było nie tak. Ja wiem, że to jest ważne, nawet Carlo, jego kolega przecież, również muzyk, przypomina mu o tym i ta kamera wiele razy wędruje i tak na dobrą sprawę, no gdybym, pewnie jak samo ty, jeżeli widziałaś ten film po raz pierwszy, gdybyśmy więcej uwagi poświęcili temu, czego on nie dostrzegł, albo dostrzegł, ale po prostu nie może tego umiejscowić, no to rzeczywiście byśmy się to wszystko, w rozwiązaniu filmu byłoby od razu pierwsze 5 minut, bo to bardziej taki powiedzmy kryminał, thriller, jak zwał, tak zwał, ale rzeczywiście praca kamery bardzo mi się podoba, praca kompozytora, no niekoniecznie, oczywiście. Rozwiązanie samego filmu, no też jest typowo argentowskie, argentyńskie, nie, no to tango argentyńskie, argentowskie, niech tak będzie, takie użyłem zwrotu i już powiedziałem, kropka, klepnąłem, więc no co tu dużo mówić, jest to świetna sprawa, jest to dobra, bardzo fajna rzecz. W ogóle wspomniałem wcześniej o tym Carlo, który jest kolegą po fachu. Chłopak normalnie ma przerąbane, bo lubi się dołować i cieszy się, jest fajnie, kiedy jest po kilku głębszych.
Jest to taka jedna scena, tutaj troszeczkę zdradza, aczkolwiek nie samej fabuły jako takiej, ale powiedzmy otoczki filmu. W pewnym momencie nasz główny bohater szuka właśnie Carlo i znajduje go u swojego chłopaka, u swojego kochanka, który to, no bo to jest typowy Argento, który to kochanek był grany przez kobietę. Jak najbardziej było tutaj wynotowane, bo to Geraldine Hopper. No i akurat taki rzeczywiście był pomysł? Czemu nie? No jak mówię, tutaj jest bardzo wiele dziwnych, ciekawych, intrygujących konceptów, ale to jest typowy Argento, więc jeżeli znasz jego twórczość i zastanawiasz się, czy obejrzeć ten film, oczywiście, że obejrzeć. Ja ten film naprawdę polecam, bo to jest kino warte obejrzenia. Dobrze się ogląda, mówię, 2,5 godziny po włosku z angielskimi napisami, ale akurat angielskiego to się uczy tam od 30 kilku lat, więc nie miałem z tym problemu, ale naprawdę wciąga. To nie jest na zasadzie, okej, okay, no dobrze, to może ja sobie pomaluję sufit albo trawę, skoro... Nie, to rzeczywiście film wciąga, akcja jest dobra. Ponad 2 godziny, a z bicza strzeliło i nie miałem z tym najmniejszego problemu. Więc cóż, film, którego akcja się dzieje w Rzymie, był kręcony w Turynie. Wiadomo, takie a nie inne sytuacje, tak się to złożyło. No musiało się tak złożyć jak najbardziej, więc dobrze, słuchaj, dobrze jest, bo scenariusz oryginalny, który tam Dario Argento napisał, miał 500 stron. A nie wiem, czy wiesz, a jeżeli nie wiesz, to zaraz się dowiesz, że jedna strona scenariusza to jest jedna minuta filmu. Czyli 500 stron oznaczałoby 500 minut. Tak, teraz sobie szybciutko przełóż na godziny i dokładnie okazuje się, że film miałby mieć mnóstwo, naprawdę miałby mieć mnóstwo, prawie ponad 5 godzin, albo prawie 5 godzin, więc dał do przeczytania swojemu ojcu, swojemu bratu. Oni co prawda nie udostępnili tego materiału na swoich mediach społecznościowych, ale mam nadzieję, że ty to zrobisz. Niech coraz więcej osób ogląda kultowe horrory. No i powiedzieli, słuchaj, zbyt wiele tutaj jest rzeczy, które są mistyczne, które są po prostu takie niedopowiedziane. My wiemy, ty znasz, oczywiście my ciebie rozumiemy, bo żyjemy razem i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie ludzie nie będą wiedzieli, o co chodzi. No więc skrócił, uciął prawie połowę, tam chyba na 320 stron w sumie stanęło. No domyślam się, że w trakcie kręcenia również to się zmieniło, bo ja mówię, film tam powiedzmy 2,5 godziny, czyli 150 minut, czyli pewnie kilka rzeczy musiało być jeszcze wyrzucone. No tak to rzeczywiście się złożyło, ale dostaliśmy film fajny, ciekawy, koherentny. Są niektóre filmy, które mają 2-3 godziny i nudzą strasznie. Martin Scorsese, nie pozdrawiam się i twojego ostatniego filmu. A są rzeczywiście produkcje, które tak jak ta Dario Argento czy Oppenheimer Nolana ogląda się po prostu z otwartą paszczą i zastanawiam się, to tak też można? Tak też można jak najbardziej. Również można obejrzeć tę listę. Tak, tam kultowych horrorów jest całe mnóstwo.